Siemano, widzowie, witam was. Kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3. Dziki Gon. Postawka została przez nas tutaj ograna. Serca z kamienia zakończone. I chyba pozostała tylko i wyłącznie jedna misja do wykonania. Poselstwo z Krainy Wina. W czasach, gdy Geralt był już nie w niektórych kręgach znaną osobistością, w pozostałych nadal zwykłym najemnikiem od czarnej roboty. Pewnego razu otrzymał niebyle jakie zlecenie. Rozpoczęło ono nową przygodę Geralta, którą chętnie wam opowiem. Zaczęło się banalnie od kartki przybitej na tablicy ogłoszeniowej w Velen. Wiedźmin przeczytał ją i pojechał na spotkanie z przygodą. Poselstwo z Krainy Wina. Czas udać się do Tucson. Swoją drogą, na samym początku specjalnie tutaj potrzebny, żeby wam pokazać, jakie fajne w ogóle konie mają. No i co? I zaczynamy sobie dzisiaj odcinek. I zaczynamy dzisiaj dodatek serca, nie serca z kamienia, tylko krew i wino. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki No i duch mnie nie niestety opuści. pozostanie nam się tylko pożegnać z Wiedźmakiem, ale przed nami bardzo Geralt długa, z Rivii. długa przygoda. Ha! Bardzo no. Siadaj, Wiedźminie. Bardzo mam wrażenie, że ta kraina Tucson i w ogóle ten dodatek krew i wina jest Znalazłem taki waszą wiadomość na tablicy nostalgiczny. ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Tucson, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. No oczywiście, że wam pomogę ciąć frajerów. Zresztą trzeba pozbierać łupa, bo niestety nie mamy pieniążka, a tutaj powiem wam szczerze, w tym dodatku pieniążek nam się zdecydowanie przyda. Jeśli pozbędziemy się bandytów, zastąpimy gorsi? Nie no, co ty? Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią Płuczemy. i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień. Ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. A kto to grasanci? Po prostu bandyci? Słyszycie? Chyba tak. Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Powiem wam szczerze, że jak serca z kamienia mało kojarzyłem, to mam wrażenie, że dodatek tutaj krew i wino jeszcze gorzej kojarzę. Kompletnie nie pamiętam, że na początku był jakiś grasanci, jakaś bitwa. Mieliśmy przemawiać do ich sumień. To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka!
Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia. Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zork. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki. Oj, wiedźmin. Hej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Ty będziesz pierdział krwią, a ja będę igniwą walić. To tak Geralt potrafi żonglować też, no, tylko ze częściami ciała. Dobra, apel chyba nie poskutkował, albo radzę wam posłuchać Palmerina. No może jedynka. Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej Toussaint. Oni takich jak wy zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się bab i błaznów. Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czaple, że zapłacicie za nią własną krwią. A mieczyki zajebiste. Na żurawia! Stawajcie, nikczemnicy! Na niczemniku. Nie wiem, czy gierka nie jest w sumie za głośno. A to zaraz przetestujemy. Na początku uporajmy się z bandziorami. Pozbierajmy z nich wszystko, co z nich pozostało. Też czuję, że niedużo, chociaż możliwe, że okradli wieśniaków, tak, że będą przy sobie mieli jakieś rubiny. I co, czekamy na 30 poziom, tak generalnie. Porobiłem zbroję, żeby tutaj na wiedźmaka założyć, ale to już zrobiliśmy chyba w poprzednich odcinkach, już to pokazywałem. Zbroję brzmi, miecz brzmi, kuszę jakąś niewiedźmińską też zrobiłem, bo ja w ogóle nawet nie wiedziałem do tej pory, że jest coś takiego jak kusza wiedźmińska. Jest całkiem niezła, ona mi tam daje spore buściki, fajne. Warto ją nosić na sobie. Akurat brzmi z tego co widziałem nie było kuszy, ale była za to wiedźmińska kusza jakiegoś tam niedźwiedzia i wiedźmińska kusza chyba kota. Kurde, mam nadzieję, że moi ziomkowie przeżyją, nie? No chyba. Nieźle im idzie. I żonglerka. Dobra, tutaj musimy niestety bardziej finezyjnie podejść. Do tego, nie na tego miałem to rzucić. O kurde. Dobra, czekaj. Już trochę za koki byłem. R, przede wszystkim jedzonko, żeby tutaj regeneracja. Oj. Dobra, zabijmy najpierw tych bestarczy. Tutaj zaczarujemy mu w głowie. Fajnie by było zobaczyć raz, jak bandyta walczy po mojej stronie. Chciałbym w ogóle w tym dodatku może wyczyścić sobie wszystkie umiejętności, które dałem na Geralda. Czyli te umiejętności ataku i może zainwestować tutaj właśnie w różne znaki. Byłoby to ciekawe urozmaicenie rozgrywki. Dobra, ostatni bandyta i teraz muszę zobaczyć, czy dźwięk był w porządku. No trochę i było. Nie no, chyba dźwięk to lepiej nigdy w całej serii nie był ustawiony. Przecież już po wszystkim. Tak, pognębiliśmy nikczemnych, tak mi się wydaje. I wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. Chciałbym mieć wgląd też do tego... No to mówcie. Do tego ogłoszenia na tablicy, jak ono wyglądało, ale... Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta.
No dobrze. O kurde. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Pewnie, a po co? Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Oj tak, najbardziej. To lecimy do tu są. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Kurde, chciałbym zapomnieć i mieć amnezję, żeby mógł zagrać Wiedźmina jeszcze raz, tylko to nie wiedzieć finału tej akcji. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, Slenderman z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Czyli ja. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata. W tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconych. Ale ma zajebistą tarczę. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. A ktoś próbował już zapolować na tę bestię? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora. Ale nigdy nic z tego nie wyszło. Generalnie głupie pytanie. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj, ty! Kurde, wszystko mi się przypomniało, no. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. Kurde, jeszcze więcej mi się teraz przypomniało. Cała fabuła mi się w głowie przypomniała. Bardzo niedobrze. Przyjmuję to zlecenie? Zastanowię się, czy przyjąć to zlecenie? No, chyba nie mam wyboru. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze.
Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. Do tu są. Do tu są. Piękna jest ta kraina, generalnie tu są. I fajna, fajna tutaj odmiana na pewno od tego brudnego świata wiedźmińskiego. Zdecydowanie. Fajna odmiana po takim czasie. Możesz przechowywać swój ekwipunek w rozsianych po świecie schowkach. Wiem. Oj, przed nami nowe karty Gwinda. Tak, tak, tak. Nowe misje, nowe questy, nowe zlecenia, nowe potwory. Nowe interakcje, nowe mechaniki. No, sporo będzie się na pewno działo. No, wczytuj się, bo tu odczybałem, że widzę. Bo się skończył pasek, co jest? Kilka dni później, księstwo tu są. No, z drugiej strony cała mapa musiała się wczytać od nowa. No i to jest klimacik, bardzo ładny. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Kurczę, mega nostalgiczne to jest, bo za każdym razem właśnie w Tucson kończyłem swoją przygodę w Wiedźminie. Trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. No kurde. Pamiętałem, że była walka z tym potworem, ale nie pamiętałem, że była aż tak efektowna w sumie. No gazu, Gerwart, gazu. Pierwsze trofeum przed nami. O kurde. Nie no, Znowu się zacząłem mocniej jarać. Nie wiem, co mam powiedzieć, za mocno jarać. Co w ogóle trzymam w tym, w ręce? Oj, co się zdało? Eliksir. Zaaplikowałem, nie eliksir, tylko ten. Tylko... Tylko... O, nie olej, tylko... Jak to się nazywa? A, olej, dobrze. Goliat. O kurde. Stop. Co? Czym ty bijesz w ogóle, kurwa? Nie wiem, ale mocny ten potwór, stop! Czekaj, może by go tak taktycznie podejść. Podpalić na przykład. Chyba działa. Czekaj, jedzonko. Jaskółeczka, spokojnie, trzeba się rozgrzać, ja się muszę otrząsnąć, bo ja dopiero wstałem. Dobra, cyk. Co jeszcze mamy? Wyśmienity kartacz? Chyba kartacz też zada trochę obrażeń. A z drugiej strony to są żałosne obrażenia, 450 to nie jest dużo. Nie no dobra, trzeba go chyba bić smiesza, no. Nie ma innej opcji. Dobra. Jest pierwszy bosik po nóżkach. 1500, no to bez podjazdy do tych kartaczy i wszystkich. Jak wejdziesz się krwawionko, powinno być kituwa w miarę. No ale łatwy nie jest, to trzeba przyznać. Duże obrażenie ma strasznie. Damy radę. Oni w ogóle coś mu robią, czy tylko ja go biję? Dobra. Dawaj, owce. O kurde. Czekaj, farma. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją... Której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi.
Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. Na Geralda. No ale lepiej nie stójmy tak. I nie gadajmy. W sensie na mnie. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie wiem, czy mu dobrze szło. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum. Wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Tylko trochę. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. Co prawda mojego trofeum z tego świniopasa, który dostałem za bieganie za świniakami, chyba nic nie przebije, bo one mi daje 15% golda więcej. Nie ma drugiego takiego trofeum w tej gierce, które w ogóle daje 15 czegokolwiek, a już złota to też w ogóle na pewno nie ma. No zdecydowanie nie tutaj nie przebije mojego poprzedniego trofeum. No ale może sprzedamy to za jakiś goldzik czy coś, tu ktoś martwy leży. Możemy to w sumie pokraść, znaczy pokraść. Martwemu się nie przyda. Nie możemy wejść do domu? Nie możemy. Chciałbym zobaczyć, bo tutaj w sumie nigdy nie byłem w środku. Pamiętam tą misję z zabijaniem Goliata, ale nie pamiętam, żebym był w środku, no i pewnie dlatego nie byłem, że nie da się tam wejść. Ale tu coś jest, o kurde, jakieś nowe wińska. Ale są drogie w ogóle te wina, jak je sprzedasz, to jest mega dużo siana z nich. No z dwa koła ostatnio jak sprzedałem jakieś te wino, to zyskałem. Że warto jest tutaj zbierać, co w sumie popadnie. Co, z ciekawostek mogę opowiedzieć, że na przykład tu są, to jest lennik państwa Nilfgaard, bo to się dowiedziałem. Dlatego miałem w miarę tutaj spokój w swoim królestwie i mogłem się rozwijać swoją drogą. Swoim tempem. Może to i nawet lepiej, że są lennikiem, nie muszę się martwić o politykę, o to, żeby tutaj zadbać też o wojsko, o bezpieczeństwo, mogą się pobawić. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Użyj wiedźmińskiego. Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Kurde, a będę miał możliwość pochodzenia po karczmach i wszystkiego? Chcę jak najszybciej pokupować nowe karty na bank, tu gdzieś karczma jest. O reny. Ryba. To akurat mało interesujące. Mogę to wejść? Nie mogę. Już chcę zwiedzać wszystko, co jest do zwiedzania. Ale dobra, wygadajmy tą misję. Niechaj będzie, poszukajmy. Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy gdzie poszli. Poszukajmy śladów. Szli wzdłuż linii wody. Oj, tu mogą być... Ciało leżało na brzegu. Powyrzucane rzeczy. Wszystko co niesie nurt osadza się na tej płciźnie. Oj, tak, parszywiec! Jeszcze raz widzę... O kurde! Ostrożnie. Jakieś ulepszone trupojady, to jakieś gigakost trupojady. Parszywce?
Nie było w Harry Potterze jakiegoś potwora, który nazywa się parszywiec? To był chyba ten, z tego co kojarzę. Był taki, tylko to nie był potwór, tylko... To był chyba szczur Rona Weasleya, tak jak zapamiętam. Parszywek chyba się jakoś nazywał. A mniej więcej robią to samo, wybuchają generalnie. Czyli tak jak tamte zgnilce. Tylko chyba kolcami jeszcze ranią, jak wybuchają. Wyglądają w miarę ładniej. O kurde, chyba mój ziomo dostał ciosa. Mam nadzieję, że jest nieśmiertelny. Dobra. Tak w sumie z ciekawości bym zobaczył, czy są odporne na ogień. Są w miarę. O, nic mu nie robię tym ogniem. Kurczę, fajnie by było poinwestować w znaki i zobaczyć, co robią te znaki. Jak na pewno będę miał możliwość kupienia tej miksturki, która mi zresetuje wszystkie punkty, które aktualnie wydałem, to z chęcią to zrobię. Szukajmy dalej. I poinwestuję w jakieś nowe rzeczy. Tylko rupiecie niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. To będę nurkował? I sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Ale spójrz na jakość sukna. Szlachcic? Droga tkanina. Ofiara była zamożna. A wszyscy są w sumie zamożni. Nie, znowu mi się przypomniało dlaczego. Niedobrze, sam sobie spoileruję gierkę w swojej własnej głowie. Drewniana łyczka. To chyba nie jest to, co mogliby przeoczyć. Chustka z monogramem? Coś tam, coś było napisane tam. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. DLC? Teraz warto dowiedzieć. Kurde, no tak, Gerward nie może mówić pod tego, pod wodą. Ale tu są cenne rzeczy, na pewno. Więcej cennych rzeczy, jakieś buty, coś? Nowy ekwipunek, rynsztunek. Tu jeszcze coś jest, dzban. Po co w sumie do sieci dzbanek? Przyplątany? Ale w ogóle zajebista ty. Co teraz? Robota. Ciało rzeczywiście spłynęło z kiedyś przynajmniej. Kładziesz sobie na rzece sieć. Wyciągasz ryby i gdzieś zabrali. Bierzesz siano i jelo. Gdzie trafiło ciało? Chciałbym je obejrzeć zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Oj, bywalcy gospody. Moi ludzie. Jakaś postać w kapturze. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Fajnie by było, jakby to mówiło coś CD Projekt Red, kiedy tworzą dodatki do Cyberpunka, to było super. On jest kolejną ofiarą bestii. I to coś mówi o DLC. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Jak myślą o Cyberpunku. Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. To chyba dobrze. Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Oj, co jest czuję, że karczmasz tam lubi? Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Kwinta zagrać. Przecież ledwie co wróciłeś do Tucson. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Jak pobiegnę, biegniesz za mną? O kurde, ślimaczysz się strasznie. Podążaj za Miltonem do gospody, ale... Gdy
gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Ale nie ma kardio. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na to ufałość. Do gwardii Fika ten w lochu szybko znika! A oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raku. Zabijak z północy ściągnęła, żeby bestią się zajął. A co? U nas śmiałków niedostatek? Skąd? Ale żeby pokonać bestię, nie starczy odwaga i pewne ramię. To nieczysta siła. Tu wiedźmina trzeba, albo czarodzieja. Uwielbiam te takie małe smaczki, te zwykłe rozmowy. Jak coś się aktualnie dzieje, to oni na ten temat często rozmawiają w tej danej lokalizacji. To daje przede wszystkim... nadaje przede wszystkim tutaj życia. Temu światu? Wielki turniej gry w Gwinta? O kurde, to wiem, co będziemy robić. Ogłoszenie prokuratorii generalnej księstwa Toussaint. Biały wilk poszukiwany. W charakterze przewodnika. Wysoka stawka za nietypowe zlecenie. Urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Zlecenie dla wiedźmika, eskorta karawany. Dla wiedźmina lub wiedźminów. Więcej informacji. Dobra, to mi pewnie jakieś nowe zadanie zaznaczy. Tak jest, spakujmy się, może dokarczmy. Dobra, partyjkę Gwinta może. Na honor, czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? Dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale... Znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Milton mnie już mnie przedstawił, jestem Gerward. Nazywam się Gerard. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Niebo było czerwone? Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane.
Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na ja wiem. Brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Yennefer? Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Wygląda jak Yennefer. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. A nie. To to był. Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą boga. Było tak, niebo rycerze było czerwone. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Tedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. A w jakich bogów w ogóle się tutaj wierzy? Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Bogowie, bogowie, ale nie wiemy, nie wiemy jak, jacy. O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Nie, pójdę zagrać w gwinta. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. A to było skomplikowane zdanie. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tego zdania, dochodzę do konkluzji. Dobra, co idziemy porozmawiać. Co w planie? Wina chlanie i dutkanie? Kwint. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety, akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą, choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, nerdlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Oj, Geralt super omlecik gotował. Słyszałeś jakieś plotki? Trochę tam, trochę tu zamieszać. Że jakiś nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję. A już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. No to zagraj chociaż gwi... O kurde, co ty tak za Skoro nie będzie mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, to może zagramy w gwinta. Ty, widzę tutaj jakieś potężne pieniążki można grać, jakieś konkretne sumy. No dobra, rozpocznij grę. Ty, a nie ma w ogóle talii, tu są. Tak sobie z chwilę miałem taką rozkminę, bo żeby
Może jakieś nowa talia tu dojdzie, że tu są właśnie, ale chyba niekoniecznie. A szkoda, powinni tak zrobić, że właśnie w dodatku dochodzi nowa talia. Bo też na gwincie reduksie, ale pewnie były zbyt ciężkie te do zrobienia. No nie wiem, kogo w sumie podmienić tutaj. Beznadziejne dostaliśmy kartę i nową muzyczkę jest na gwinta. Trochę głośna i upierdliwa. Nataniela, nie? Możemy... Znaczy Kaleba, bo Nataniel i tak go przyzwie. Dobra. Całkiem w porządku chyba. Dijkstra. On gra Skellige. Skellige zazwyczaj ma beznadziejne karty, więc... raczej... powinniśmy to... ugrać. Czy my chcemy wygrać pierwszą rundę? Chcemy, ale też nie za wszelką cenę, także... spokojnie sobie tutaj zagramy Wiedźminów. I zobaczymy, czy ma coś w zanadrzu. Kurde, on troluje trochę chyba. On jest trolling pod publikę, ty. A rzućmy skurwiela juniora. Dobra, no i tyle chyba, no. A czy nie, bo on chce to wygrać w sumie. Nie. O, to rzucimy mu może i mu spalimy te karty. Najsilniejszą jednostkę spali. O kurde, gościu. Sukrus. Dobra, wydaje mi się, że spasuje, nie? Czy nie ma co teraz grać tych kart? Czekamy, czy on ma coś w deku. Ja myślę, że on troluje, nie? A co robi jego dowódca? A, nawet nie wiedziałem, że jego dowódca tak potrafi. A i tak strollował chyba. No i ma jedną kartę ten. Tak, przegram. Gęsta mgła. Git. No i 50 golda w Kiermanie. Cyk. Gerwardzik sportowy. Dzięki wielkie wariacie. Pokaż, jakie masz kartę w ogóle, Weku. Oj. Pokaż karty. Tak? Czego ci trzeba? Karty. Tarczowniczka klanu. Beznadziejna karta. Pokaż, co tam masz na stanie? Beznadziejną kartę dostaliśmy. No ma alkohole, co jest raczej zrozumiałe. Kurde, w ogóle jakie wybory alkoholi. I może jakieś w sumie są te, jakieś jedzenie, które daje troszeczkę więcej regeneracji niż 80. Może istnieć, natomiast nie widzę teraz tego w eku. Nie jest. Tutaj karczmarza. Nie ma, tosty ziołowe są. O kurde, ale bym sobie tosta zjadł. Dzięki. Był. Dobra. No niestety za dużo nie było tutaj do kupienia, ani też partyjka gwinta nie była jakaś mega emocjonująca. A, jeszcze fajna mechanika nam się odblokowuje tutaj, mechanika bardziej, nie wiem jak to nazwać, przedmiot generalnie nam się odblokowuje, to znaczy, o jeszcze przecież książki nam się odblokowują, w ogóle mega dawno nie pokazywałem książek do przeczytania. Odblokowują nam się farby i będziemy mogli farbować nasze wiedźmińskie rynsztunki. Informacja dla graczy. Miłośnicy gwinta, to do nas. Nazywam się Hrabia Monir i jestem organizatorem turnieju gry w Gwinta. Jak już zapewne wiecie, wprowadziłem do gry nową frakcję. Skellige, jesteś pewny, że urozmaici do Gwinta tak, że stanie się jeszcze lepszą grą. Będę zaszczycony, jeżeli wybierzecie do rozgrywki frakcję Skellige. Życzę powodzenia. Okej. Okay. Tutaj z kimś pogadać? Niekoniecznie. Ale... uuu, ruda dwimerytu. No i warto było zajrzeć. No właśnie, może tutaj będzie w sumie sporo tych ród dwimery, to one są mega potrzebne. Dobra, chodź płotkiem i trzeba tutaj udać się do winnicy Corvo Bianco. Dziwnie to brzmi, ale w sensie sama nazwa Corvo Bianco. Ale będziemy ją słyszeć tutaj sporo razy, bo to nie jest jedyny raz, kiedy się tutaj... O kurde, muszę się pośpieszyć. Kiedy się tutaj udamy. Oj. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Dobra. Co tu się wydarzyło w ogóle? Złamane żebra, krew z uszu. Solidnie oberwał.
Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Masakry dokonał wampir, ale nie Kimma ani Fleder. Wyższy? To musiała być Bruxa. A. Zabity jednym uderzeniem. No, raczej to... Aż kobiety, którą widziałem w gospodzie. Raczej taka Bruxa to nie jest dla nas jakiś mega problem. Przeczytaj o bestiariuszu wpis o Bruxie, by przygotować się do walki. No, no możemy to zrobić. Bestiariusz Bruxa. Bestia z Blokler? Nie. To będzie wampiry. Muszę znaleźć taką kategorię. Jest Bruxa. No, nie znam to potrzebne chyba za czarna bardzo. Czarna krew i księżycowy pył mogą mi uratować. No, akurat mam taką czarną krew, nawet ulepszoną możemy zużyć w sumie. Jest w piwnicy. No to pakuj dupę, Gerwald. Ślady małych boszych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark, gdy spadał ze schodu. Rzucony o ścianę z wielką siłą. Czekaj, a co jest po drugiej stronie? Ruda Dwimerytu może. Może jakaj Bruxa nie zając. Znaczy trochę jak zając, też może uciec. Jednak głupie powiedzenie. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Może w sumie uciec. Służył do wyłamania kraty. Dwimeryt? Karty do gwinta? Ciekawe. I chyba czeka nas kolejna walka z bossem, co? To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Musimy walczyć. Nie no, jak nie musimy? Znaczy... Mylisz się. Dobrze by było chyba jakieś informacje dostać w sumie, no tak. No chyba nie mam wyboru. Nie mogę pozwolić ci odejść. Dobra, na bru... O kurde! Nie, chyba damy sobie radę, co? Nie jest to jakiś najpotężniejszy przeciwnik. O kurde, Bob, tak zwany Bob. Moglibyśmy jeszcze użyć, jest takie... Jest taka specjalna petarda, którą jak rzucimy, to ona... W momencie, kiedy Bruxa by była na przykład niewidoczna, to i tak byśmy ją widzieli. Sprawiłaby, żebyśmy widzieli tą Bruxę, nawet jeżeli by była niewidoczna, ale... Więc jest to kompletnie niepotrzebne. Kurde, pamiętam, że ostatnia walka z taką Bruxą była, no, że tak powiem, bardziej wymagająca. Możemy w sumie Erden chyba użyć. Oj! Na plecki. No i ona sama padnie. Garda. 38 poziom. Ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruxa robiła przy stole? Mogę założyć tutaj zbroję moją? Nie mogę na 39, ale będzie OP ta zbroja. I tak jesteśmy w miarę silni. Ślina wampira, większy mutagen. W sumie użyję chyba kota, będę lepiej tutaj widział rzeczy i popodnośmy tutaj wszystko, co jest do podniesienia. W sumie te wszystkie zbroje i tak dalej, które podnosimy, mogą być całkiem kurczę całkiem drogie. Zajebisty miecz w ogóle. Lilia. A nie, Dalia. Lepszy od mojego, no bo jednak na 30 poziom jest mój miecz, a ten na 36. Niestety nie poulepszałem moich. O, i to jest dużo też lepsze. Te buciki też możemy sobie założyć. W sumie. To też możemy założyć.
Tylko naprawmy to. Niestety naprawki mi się powoli kończą. Ale myślę, że fajne buciki to możemy założyć. Tak, nie nosimy tutaj 5 mińskiego setu, także bez znaczenia. Możemy sobie cały czas tutaj podmieniać aktualny ekwipunek na nowy. I nie będziemy tracić bonusów, no bo żadnych bonusów też nie dostajemy. No i tutaj chyba nie mam jak naprawić miecza, bo nie mam dosłownie naprawki chyba. Niby te 40% mogę użyć, no to użyjmy. Niech będzie. Bardzo fajny mieczyk. No i zobaczmy, chyba do tego ciała nic tu więcej nie ma. Ależ cuchnie. Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Trzyma rękę tego sioma i chciała chyba zabrać. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Mieszek. Wypchany monetami. O, florenki. Nilugardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Będę mógł wymienić u Vivaldiego. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła? I wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne. Ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Dziwna odcięta dłoń. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu. Co ma znaczyć? Korci, żeby powiedzieć. Mieszek wciśnięty w gardło. I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań. Mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Ale przyznać trzeba, że tutaj CD Projekt Red wie, jak zachęcić dalszego grania, zdecydowanie tak. Jest to nietuzinkowa sprawa i całkiem ciekawa, nawet mimo tego, że miałem okazję tutaj oczywiście dużo razy ograć tu sam, no to ograć generalnie dodatek krew i wino, to i tak zastanawiam się, co to za postać, co tu się dzieje. Oczywiście no mi się przypomina na bieżąco niestety, ale to niesamowite, że wolałbym zapomnieć, że kiedykolwiek grałem w Wiedźmina tylko dlatego, żeby przejść go jeszcze raz. Crazy. Dobra, myślę, że znajdziemy Palmera i poprosimy go, by zaprowadził nas do księżnej i spotkamy się pewnie z księżną w następnym odcinku. Chciałbym tu jeszcze zobaczyć, czy nie ma tu czegoś do zebrania. Jeszcze moglibyśmy zobaczyć, czy jestem w stanie przefarbować ten pancerz na przykład. Ten pancerz nie, ale na pewno wiedźmiński pancerz już jesteśmy w stanie przefarbować, tylko akurat chyba nie ten cechu żmii. Szary barwnik. Barwi elementy wiedźmińskiego rynsztunku na dany kolor. No, tylko niestety nie tą zbroję. Tej zbroi wiedźmińskiej się niestety chyba nie da przefarbować. Ale może za pomocą jakichś modów. Może za pomocą modów by się dało. W sumie fajny byłby taki mod, w którym mógłbym sobie farbować na przykład każdą zbroję. Dlaczego tylko wiedźmińskie rynsztunki jestem w stanie farbować? No myślę, że może pomyślę o tym, żeby to wgrać na następny odcinek. Widzimy się jutro. Dzięki wielkie. Zostawcie lajka. No i tyle.